Cześć, witajcie w The Long Dark w trybie nieszczęścia. I jak widzicie, wyleczyłam się z zatrucia. Siedziałam tutaj cały dzień. Nic nie robiłam, zjadłam te naleśniki, co tutaj miałam. Także jeszcze idę spać na trochę. To jak widzieliście, tam zniknęło mi odpoczynek, bo napiłam się tej kawki, żeby jakoś lepiej wyglądać. To jeszcze poświęć 3 godzinki. I możemy ruszać. Nie ciemno. Nie ma wody? O nie. Całą wypiłam. A, to niedobrze. Co tam ma ty wiesz, ci dolega? Przecież już zatrucia nie mamy. Tylko masz inne dolegliwości, których wyleczyć nie możemy. Dobra, tu jeszcze mam te moje jeleninki. Wszystko to. Biorę to, jeszcze zostawimy sobie na później. Przydałoby się coś wypić, także rozpalamy. O, może to dajmy. Zabiorę też pochodnie, żebyśmy mogli. Także tylko tutaj przeczekałam. Troszkę się tutaj zdrowie naprawiliśmy. Odnowiłam je. No, to prawda nie najlepiej to wygląda, ale już znacznie. Perfect. O, co ja chciałam. Chciałam zrobić herbatkę tak, żebyśmy mieli. Ale przecież robiłam. A nie mam wody, dobra. Wodę musimy zrobić. Dobra, Astrid. 20 mamy godzinę, to. Możemy się na chwilę schronić tutaj. Może coś naprawimy. Masakra, jak mi to szybko zleciało. Dobra, tutaj to mamy. I ty masz tam wabik. Co ty jeszcze masz? No niestety znowu mi ten udźwig tutaj spadnie. Mam jeszcze jeden do udźwigu, dobra. Chciałam coś naprawić. Naprawiłam też sobie tą kurtkę. Coś tu jeszcze? Skarpetę mogę naprawić. Dobra, zmarnowałam cały dzień. Ale to zrobię. To jest tylko 10 minut. Ile to tam naprawiałaś? 15 minut. Beczka tutaj nie zgaśnie, także jest tam spokojnie. Dobra, to może woda już jest, co? Pół godziny oczywiście nie zrobi, ale zobaczmy. Chyba jeszcze 15 minut, ale już nie wiem co naprawiać. 8 minut do zagotowania. Ładny dzień. Tam ktoś chyba siedzi, no dobra. A ty, ogrzewaj się. Nie ma tutaj ciepełka. Samo zimno. No dobra. Co jeszcze byś chciała sobie naprawić? Te spodnie. Tak średnio, ten sweterek trzeba naprawić godzinę. O matko, to nie mamy tyle czasu, bo się wyparuje coś tutaj. Owiki, podpałki. Już w sumie mamy trzeci poziom chyba, nie? Czy jeszcze nie? Tak, mamy trzeci poziom, dobra. Okej. Okay. To nie wiem to robić. 15 minut mam na coś. Książkę. Teraz już jakoś w miarę dajemy radę. Nie mamy pochodnie, naprawić coś. Nie wiem, chciałam się ogrzać. Zrobić naleśniki. Bo i to nie potrzebujemy. Mam sporo szmatek. I tak myślałam, co tu robić. No i chyba pójdziemy na Jezioro Tajemnic, bo jest już coraz ciężej. Za chwilę pewnie dostaniemy kolejną dolegliwość. No tak myślę. Co tydzień chyba dostajemy nową. Bo było 7 dnia chyba. Tak, pewnie co 7 dni dostaniemy. Nie pamiętam, kiedy była tamta. Lewek, naleśniki jeszcze? No i zrobiłem coś. Dobra, może nie zamarznę. To 8 minut tutaj. O, może być ciężko. Chyba mi się zagaśnie. O, szybko coś. Dobra, węgiel.
Chyba pójdziemy przez tą kopalnię to. No i znowu giniemy. Azwit. No tak, jak z tym ciepłem tutaj. Wchodzę i wychodzę, no. Nic nie poradzę. Dobra, mamy troszkę wody. Potrzebuję zajść tutaj do takiej jaskini przejściowej. Aby jest zimno. Jak się tu ogrzewać? Siedzieć i czekać, aż naleśniki zrobią w pomieszczeniu. No, 45 minut. Mogłabym zabrać, jeśli bym szła na większą górę. Szkoda, bo chciałam ten plecak, ale... No nie wiem, może pójdziemy później. Chociaż wątpię, bo będziemy... Nie możemy już tak za bardzo biegać. Nie możemy jeść, tak co chwilę musimy przystawać. A to też nas bardzo spowalnia, to nie? No i no, siedzę tu i czekam. Nie ma co robić. Może już będą. Chyba, że wrzucę jeszcze tam ten węgielek, żebyśmy mogli się ogrzać, bo siedząc tutaj to się nie ogrzeje. A dobra, będę rozrzutna. Mam nadzieję, że to wystarczy już. Dobra. Naleśniki są. Szkoda, że nie ogrzewają. Jedz, tak. Zrobię jeszcze trochę wody. Poczekajmy. No, herbatkę miałam. Ja tu miałam takie... A, bo wody nie miałam. Dobra, bo... Ja mam takie pocięte. No właśnie, tutaj chciałam to zrobić. Bo wody nie było. Dobra. Okej, to zabieram. Robimy herbatkę i w końcu mogę ruszać. Ładnie jeszcze jakieś zabrać. Prawie mamy herbatkę. No może dojdę jakoś. Zobaczymy. Nie mam już więcej. Że musimy śmigać. Aby się nam udało. Miałam tu polować na niedźwiedzie, ale... w tym stanie... No chociaż... Gdyby się trafił... To nic nas tak tutaj za bardzo... nie pośpiesza, poza tym, że no, nie wiadomo, co się stanie później. Właśnie, tu jeszcze miałam jedzenie. Ja naleśniki wcinałam. Aha. Mogę to zabrać. Zapomniałam, że to tutaj jest. W ogóle nie wychodziłam mi tego jednego dnia. Mogłam to sobie zabrać, ale no... Było mi też ciężko, bo tam nie miałam za wiele zdrowia. To by troszkę ryzykownie było. Nie wiem, tutaj się kręcił niedźwiedź, ale... Chyba tędy muszę iść. No, słyszę te partwy, ale... A, już idę stąd. Prawda, szkoda, że nie zabrałam tej skóry. Ale może się przydać na drugą kurtkę, jakby to... Gdyby przeżyła jeszcze tyle czasu. Chociaż powoli już mnie dobijają tutaj te... dolegliwości. Pan Wilczek idzie? Dlaczego? Bo mamy z jeleninką chyba bułki, to nie? On też jest. Możesz to zjeść. Już nas nie będą gonić. O! O, panie króliczku. Na króliczka to by się załapała, bo mi potrzeba jednej skóry. Panie Wilczku, gdzie pan to jest? Szybko, szybko, może skóra chociaż. Dopiero co zjadam, żeby nie śmierdzieć. Panie Wilczku! Proszę nie zjeść całego. Jak to tylko skórę? Pan mięso może zjeść, halo. Niedobrze. Aha. No tak, znowu mi to kasło za nim. Ach. Troszkę to takie dziwne jest to, nie? Jeszcze nigdzie nie zaszłam. Już mi zimno.
jak się zgubię, ale mamy dobrą pogodę, to mogę iść. No nie wiem, no mogłabym jeszcze tu popolować, no ale troszkę się boję. Chociaż... Panie Wiczku, co ja mam robić? Mi się stąd zabijać. Potrzebuję niedźwiedzia. Może bym zapolowała na niedźwiedzia, ale nie widzę tutaj. Śmierdzę, jakiś powinien się tu kierować w moją stronę. Ale same wilki jak na razie. O! Może gdzieś tam za górką jest. O! Ale się nadreptał pan Wilczek, popatrzcie jak dziwnie. Panie Wilczku, on tak dreptał. Dziwnie. Dobra, teraz już nie jest za dobrze. Potrzebujemy zdobyć się w węgiel. Jeśli tam by był węgiel, jest gdzieś taka jaskinia. Tu jest jaskinia, ale to chyba nie taka. Ale tam widzę, że jest jakieś trupa? Nie, to ktoś leży. O, panie Wilku. Nie no, wilków nie mogę jeść. Mogłabym zostawić tu króliczka, ale chociaż skórę to bym sobie zabrała tam jelita, to... Mogłabym zdobyć, ale może dobrze, żeby... O! Panie Wilczku? Panie Króliczku, to na pewno nie tak, jak pan myśli. Na pewno nie. Ja tylko przechodzę. Biedny króliczek. No ale potrzebujemy jego skóry. Będzie czapka. Dziękuję. Gdzieś też była taka przejściowa jaskinia. No może bym się tam zatrzymała. Może jeszcze pomieszkała tutaj trochę, to nie? Ach, czy iść stąd? Może zobaczę, czy tam jest węgiel, bo... Bez węgla to ginę tutaj. Chociaż już mamy jedzenie, to... Mamy łuk. Mogłabym to robić, ale tu nie ma stołu warsztatowego. O, grzanie mi wygasło. Ładnie gaśnie. Chyba się gdzieś... kryć. Tam jest jakieś przejście. Dobra, zachodźmy do tej jaskini, bo... Muszę chyba tutaj coś porysować. Wydawało mi się, że tu blisko zaraz jest. Może tam trzeba iść dalej. Ja zawsze idę z krętej drogi. Tutaj rzadko zachodzę. Dobra, idziemy tam badać. Może jakiś pan niedźwiedź będzie? Pan Wilczek to na pewno. Myślałam, że może by mnie zaatakował, choć pierwszy raz. On jeszcze wróci tutaj. Musimy zrzucić króliczki. Może w tej jaskini będzie ciepło. Może tam nie mieszka niedźwiedź. Tu mi się wydaje, że to była taka... w Wintermute, ale... Troszkę tu jest inaczej jakby. Chociaż może, bo tam wieża... To by pasowało, tylko... Gdzie jest to przejście? Może Polaroid ma? W sumie... Gdzieś tu znalazłam Polaroid. Może tam trzeba było narysować tylko. Dobra, drewno jest. I ciepło też. A gdyby się pan niedźwiedź znalazł. Króliczki. Trzeba chyba obrać, ale zgaśnie mi tutaj. Mogę rozpalić ogień, ale... Za chwilę będzie zimno, no. Muszę się schronić na razie. To jest drewno jakby co. Śnieżycę chyba bym przeżyła. Tylko że nie będę mieć tutaj ogniska. Tracimy ogień. Może wodę będę gotować. To mi będzie potrzebny. A, tą samą chyba. Dobra. Rozpalaj, mogę wziąć to drewno jeszcze.
No nie ma chyba żadnego. Come on, little fire. Come on. Może książkę rzucę. Książkę? Nie, nie zabrałam książki. Rzucę się węgla. No i co mogę dodać? Węgiel? No dobra. Mogę to zabrać. Ale nie wiedziałam, że nie mam ani jednej gałązki. Trochę marnie. Dobra, ja chciałam tutaj nie rozpadać, ale przecież będziemy musieli gotować. Prawda? Akurat pojadę na leśników, bo tak średnio mi się chce. Okej, okay, tutaj. Okej. Okay. Płycinka, no to muszę dołożyć chyba to jedno polano. Będziemy się dopiero ogrzewać i zabierzmy mięsko i skórę. Na razie skórę. Właśnie, patek się szybko napełnia i szybko spada. Minutki. Dobra, tu minutka. Okej, to już mamy pełną wodę. O, mogę. O, o, tu tam pan Wieczek już sporo zjadł. Dobra, szybko nożem. Nieważne ile zbieramy, i tak jest. Jako jeden punkt tam na skórowanie. Dobra. No to, mam. No to nie trzeba. Szybko, 12 minut. Nawet długo taki kawałek. Tam nic praktycznie nie pojemy na tym. Zbieraj, Asi, zbieraj. Czerwona kurtka. Dobra. Zginaj. Chyba. No ciężko jest notować właśnie, no bo zbieranie tutaj... dobra. Co tu robić, Asi? Gdyby miało lepsze zdrowie, to bym mogła zajść tam dalej. No ale niestety nie mamy. A tak, mogę z królikiem, ale może zostawimy. Stawimy. 15 minut prawie tutaj. No i co? I wieczór. Tyle zrobiliśmy. Dla króliczki to wszystko, ale przynajmniej będę mogła zrobić już czapkę. Długo to. Okej. Okay. Jeszcze mamy ognia 13 minut. Chciałabym zużyć kolejne drewno. Ale pewnie musimy. Dobra. Zbieramy króliczka. A gdyby pan niedźwiedź tu był, chciałabym zrobić kurtkę. Mogłabym zostawić tutaj w jaskini. Albo zabrać ze sobą w sumie. Mogę też to u Moli, myślę, zabrać. No ale... obstawiałam, że pójdę na kanion. Bo cały czas się waham, nie wiem co robić, no. Czy tu, jak to... garnek musi być. No, nie mamy pochodni za bardzo. No, jakieś tam jeszcze są. To zdrowia nie ma. Myślę, że na jeziorze tajemnic tam by była lepsza temperatura, chociaż różnie to może być. I to zostawi sobie jelitka. Mierdzimy, pan niedźwiedź. Nie mamy herbaty, to 15 minut i ponad. Ale dzień się nie zepsuł. Poszukajmy jeszcze. O! Dobra, zabieram grzybki jeszcze tutaj na herbatkę. Może jeszcze zdążę tam. Będą żarzące się węgle.
W sumie mogę tutaj przyjść, no bo nie ma tych grzywkach. W ogóle nie widziałam patyków za wiele. Sporo co tutaj miał w sobie. Nie spodziewałam się, że w ogóle cokolwiek będzie, a to proszę bardzo, podwójnie. Buty. Jeszcze się pali? Ale ja muszę pociąć te grzyby. Bo jeszcze jakąś pochodnię trzeba będzie to robić, tą pewnie, którą mam w ręce. Dodaj patyki dwa. Grzybki. Robimy jeszcze? Dwie minuty. Prawie jakąś pochodnię zniszczyć. Może użyjmy. Zabiorę węgiel. Znaczy ogień, gdyby zgasł. Zawsze mogę rozpalić raz jeszcze. Dobra, to pij. Okay. No widzicie? Jednak zgasło. Idę z tym wszystkim. Miejmy nadzieję, że znajdę przejście. Panie Wiedźku, proszę mnie tutaj nie wypatrywać. Pilnuję tutaj cały czas. Myślę, że tu była ścieżka. Tam jest zaraz takie wejście. A panie Wiedźku, po co panu? Króliczków już nie ma. Już mi wystarczy. Dziękuję bardzo za pomoc. Ja już sobie poradzę dalej. Już sobie uszyję sama. Nie trzeba pomocy. Wieczku, chodź pan, bo wolę, żeby mnie nie śledził. Zawsze co innego może mi tu przyjść. Na przykład jakiś niedźwiedź mnie zaatakować niespodziewanie i pan Wiczek jeszcze będzie mnie śledził i też ty mnie zaatakuje po nas. Już raczej tyle nie wytrzymiemy. Dobra, czyli mamy tutaj czapkę. Jest pochodnia? A może, taka... Ja tu już przechodziłam kawałek, co nie? Się wróciłam, ale tam jest jakieś przejście, nie pamiętam żadnych gałęzi. Się chodziło tutaj na jakąś taką skarpę. Możemy zjeść też to. Będziemy mieć lepszy tutaj, lepszą energię, ale ból głowy, a to nic. Więcej energii to zawsze na plusie. Mam nadzieję, że tu w tą stronę, bo tam jest... Tak, tu jakoś się wchodzi i... Dobra, tu jesteśmy. Troszkę nie pamiętam tego miejsca już. Nie wiem, czy tutaj po tym się da. Chyba raczej nie. Wygląda na dość stromę. Może zejść możemy. Trzeba będzie jakoś tam obejść to. Jak się nie wie, to ciężko wypatrzyć mi się to miejsce. Też możemy, ale nie widzę niedźwiedzi. Może na jeziorze tajemnic znajdziemy. Porobimy też strzały, bo już mam więcej piórek. Gdzieś tutaj coś jeszcze jest. Mam nadzieję, że jakoś przejdę tutaj. Na pewno dało się wyjść. Może tutaj będę się jakoś spinać. Tutaj i tam jakoś przejdę. Powinno się dać. Widzę, że tutaj taką wskazówkę dają nam kruki. Nie wiem, czy ja wyjdę tędy.
No. No pewnie. A ty gdzieś to rzuciła. Nie spodziewałam się, że poleciałaś tak daleko. Tak przynajmniej piórka mamy. Nie, piórka. Jak ja tu mam wejść? Ja zawsze wyskakuję tam. Schodzić to prosto, ale wejść? Jak tam wejść? No tu wygląda, jakby się dało. Tutaj musimy jakoś... A, stryk tędy. No właśnie. O. Dużo prościej niż myślałam. Tutaj jest przynęta. Popatrzcie, ile sweterków teraz mi dają. Dobra, i ta niepozorna jaskinia. A idziemy stąd. Miejmy nadzieję, że tu sporo węgla będzie. Na razie to nie widzę żadnego. To niedobrze. Potrzebujemy na pewno dużo, żeby chociaż przejść tam do Milton. Tam też jest jaskinia, tam przy traperze. Tam na pewno jest węgiel, ale tutaj to nie pamiętam. Same kopczyki jak na razie. Pusta jaskinia. Nic nie ma ciekawego? Musi być jakiś węgiel, o jest. O, jakieś zapasy. No nie wiem, czy dobrze robię, że idę na Jezioro Tajemnic, ale myślę, że no możemy. Może uda nam się dotrzeć do leśniczówki, zanim zginę. Posiedzimy w domu, tam są jelenie. Tylko, że będzie nam ciężej łowić ryby. To zdecydowanie nie będzie dobre miejsce. Tutaj na tym poziomie. Bo już tam na intruzie było dość ciężko. Nie, tu jest gałązka. Dobra, to jakiś taki patyk. Nie mogę go zabrać. Dobra, drewno bierzemy. Wszystko to się mi przyda. A najbardziej to chciała węgla. Jeżeli ktoś sobie tu już palił. No dobrze, superowo. Nie mogę tutaj rozpalać ogień? Mogę, dobra. W sumie nie wiem. Chyba nie prowadzi nigdzie więcej niż na krętą drogę. Może więcej węgla sobie zdobędę. A! Proszę, to dobrze, że zaglądam tutaj. Sporo węgla, najbardziej. Dobrze, kopczyki to już. Chociaż chyba nigdy tutaj nie dotykałam tego. No ale nieznajomy jakiś. Okej, dobra. No tam nic nie ma. To taki ślepy zaułek. To przejdźmy sobie jeszcze dalej. I gdzieś tam sobie poświmy. Ale dużo węgla nam potrzeba. Znaleźć dużo węgla. Patyczki, a węgiel? Proszę, węgiel. O. Rozkolasy, proszę. Zapomniałam, że jutro ostatnią pochodnię. Come on, little fire. Trochę węgla.
Okej. Dobra. Ja sobie tutaj zapiszę. Na godzinkę pośpimy. I przejdziemy sobie w następnym odcinku dalej. Mam nadzieję, że wam się podobało. I to będzie wszystko w tym odcinku.